Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. To ciało po prostu nie mogło się tam znaleźć. A jednak przecież jakoś wylądowało na środku 40-akrowego pola kukurydzy. Nie miało to jednak żadnego sensu, bo w głąb pola nie prowadziły żadne ślady wskazujące na to, by ktoś tam szedł z jakimś obciążeniem, a tym bardziej wjechał samochodem. Fakty były jednak nieubłagane. Ciało tam było i to dziwacznie opakowane, ale od początku. To była jesień, dokładnie 8 października 1976 roku. Dzień, którego rodzina rolnika, Normana Scrooge'a, miała nie zapomnieć do końca życia. Nawet jego syn, wówczas 16-letni Curtis, zorientował się, że dzieje się coś dziwnego i niepokojącego. Ojciec pojechał najpierw jak zwykle w pole kombajnem. Syn został na podwórku, które trzeba było skosić. Mieszkali w Benton, w stanie Indiana. Kiedy ojciec, który miał być w polu na swoim kombajnie, nagle zbyt wczesnym popołudniem wjechał na podjazd i to pick-upem, nastolatek zrozumiał, że coś tu nie gra. Na dodatek w samochodzie siedział jego dziadek Everett. Mężczyźni wskazali na białe kartonowe pudło na pace pick-upa. Curtis zapytał, co oni właściwie przywieźli, skąd wytrzasnęli to pudełko. Norman wyjaśnił, że normalnie pojechał w pole tak jak planował. Po kilku godzinach pracy przy kukurydzy, przy Benton County Road 200 South, zauważył, że w dość dalekim miejscu od wjazdu na pole leżało to właśnie kartonowe pudło, owinięte taśmą, jakąś linką. Ktoś musiał je tam podrzucić. I owszem, kilkanaście metrów dalej była żwirowa droga. Jednak od niej nie prowadziły żadne ślady pojazdu, ani pokonywania tej drogi pieszo. Natomiast pudło leżało w 9. rzędzie w głębi pola. Mało brakowało, a pakunek zostałby staranowany przez kombajn. Na szczęście jednak w ostatniej chwili Norman zorientował się, że na jego drodze jest jakaś przeszkoda. Chciał nawet podnieść to pudło, przesunąć lub zajrzeć do niego, ale było tak ciężkie, że zdecydował się go samodzielnie nie podnosić. Wyruszył kombajnem po teścia i wrócili na miejsce pick-upem, załadowali pudło na ciężarówkę i zdecydowali, że dopiero w domu Normana sprawdzą, co to za dziwna historia. Krótko mówiąc, co zawiera pudło. Na początku pomyśleli nawet, że to jakieś tanie perfumy w hurtowej ilości, bo zapach z tego pudła ewidentnie był bardzo mocny i nie do końca stylowy. Mężczyźni obstawili w 100% trafnie, jeśli chodzi o ten zapach. Tak, to były perfumy. Kiedy scyzorykiem rozcięli pudełko, zauważyli, że wewnątrz istotnie jest rozbita fiolka perfum. Ale były one położone na czymś, co było owinięte szczelnie folią i nie podobał im się ten widok. Norman zadzwonił więc na policję, wiedząc, że to nie jest zwyczajna sytuacja. Curtis odłożył pozostałości fiolki do pudełka i stwierdzili, że co z tym wszystkim dalej zrobić, trzeba będzie już zapytać szeryfa. A ten był tak zaintrygowany historią, że przybył naprawdę bardzo szybko. Donald Steele zdecydował się wziąć byka za rogi. Energicznie przeciął warstwy reklamówek, plastiku czy jakiejś grubej folii, a także linę, by sprawdzić, co tak naprawdę jest w środku. Ale już pierwsze manewry sprawiły, że z paczki zaczął wydobywać się odór. Naprawdę ostry, nieprzyjemny smród. Teraz było wiadomo, dlaczego ktoś próbował tuszować go perfumami. Sam nie mógł wytrzymać. Szeryf uznał, że nie wróży to nic dobrego. Nie chciał niszczyć dowodów, szczególnie, że znał ten smród. Wiedział już, jaka niespodzianka może kryć się w środku. Nie wiedział jedynie, czy mogła to być jakaś zwierzyna, co nie miałoby żadnego sensu, czy też na przykład człowiek, co już sens może by i miało, ale było upiorne. Doszedł do wniosku, że warto, aby przybyła tu policja stanowa. I ta rzeczywiście podjęła się rozwiązania sprawy. Otworzyła pudło i w środku znalazła ciało kobiety. Przeczucia szeryfa okazały się słuszne, niestety.
Sądzono, że na niektóre z pytań na pewno odpowie sekcja, którą przeprowadzono na zlecenie policji stanowej w Lafayette w stanie Indiana. Nie było wątpliwości, że kobieta straciła życie na skutek rany postrzałowej z broni małego kalibru. Rana znajdowała się u podstawy szyi. Ktoś, kto odebrał kobiecie życie, stał bardzo blisko. W pudełku jednak, ani też w ciele kobiety, pocisku nie było. Wydawało się, że pożegnała się z tym światem tydzień wcześniej, najwyżej 10 dni przed odnalezieniem ciała. Pewne parametry wskazywały na to wyraźnie, ale z drugiej strony rozkład ciała był raczej nieznaczny, co też było intrygującą wskazówką. Kobieta była zwinięta w pozycji embrionalnej z kolanami przylegającymi do klatki piersiowej i w ten sposób związana liną, choć oprócz tego także jej ręce były skrępowane pod kolanami. Jak mówił policyjny raport, głowa kobiety została owinięta papierowym białym ręcznikiem, na który nałożono dwie foliowe torby. Dopiero później owinięto to wszystko grubą folią, co sprawiło, że gdyby nie była zwinięta w kłębek, wyglądałaby jak nowo zakupiony dywan. Ta folia kojarzyła się właśnie z takim zakupem. Zwykle owijano nią dywany. Ktoś, kto postanowił się pozbyć kobiety, chciał mieć pewność, że ciało się nie rozprostuje. Dlatego dodatkowo sznurem do bielizny i taśmą klejącą owinął cały makabryczny pakunek. I to tak mocno, że bardzo ucierpiała twarz kobiety. Została zgnieciona. Lekarz badający ciało dopatrzył się znaków szczególnych. Kobieta miała charakterystyczny garbek na nosie i dość duże uszy, nawet nieproporcjonalne w stosunku do drobnej głowy. Nie stanowiło żadnego problemu ustalenie, że była biała, musiała mieć około 60 lat, 1,50 m wzrostu i ważyła 175 funtów, czyli blisko 80 kg. Wydaje się, że miała za sobą jakiś ważny dzień. Ewentualnie może obowiązywał ją w pracy dress code, czy gdziekolwiek była, ponieważ ubrała się w zielony dwuczęściowy garnitur ze spodniami. Był czysty, zadbany, gdyby oczywiście nie liczyć czerwonych plam. Wydawało się więc, że kobieta była z natury elegancka, choć z kolei do stroju nie pasował zupełnie całkowity brak makijażu, rajstop i biżuterii. Ale z drugiej strony nie było też przecież butów, tym bardziej żadnego dokumentu tożsamości. Kobieta miała określone problemy zdrowotne, czego ślady znalazł lekarz. Miała za sobą radykalną mastektomię i bliznę od mostka do brzucha. Leczyła się też swego czasu regularnie u dentysty, ale widać było, że nie skończył on jeszcze swojej pracy. Niektóre zęby zdecydowanie wymagały plomb. Na razie nikt nie miał pojęcia, kim jest ta kobieta, ponieważ ewidentnie nie była mieszkanką okolic. Wydaje się, że w takim przypadku ktoś by ją znał, a nawet być może mężczyźni, którzy ją odnaleźli. Jednak pomimo, iż powstał portret kobiety, który udostępniono m.in. po to, aby rodzina szukająca jej samej lub ciała mogła ją, jak się okazało, już tylko pochować, nikt się po Jane Doe nie zgłosił. Nie było też żadnego świadka, który w jakikolwiek sposób kojarzyłby tę kobietę, czy jako kogoś, kto tu mieszkał, odwiedzał kogoś lub chociażby przejeżdżał i na przykład pytał o drogę, czy zrobił zakupy w pobliżu. Ta twarz nikomu nic nie mówiła. Zaczęto się więc przyglądać kartonowemu pudełku o wymiarach 3 na 2 na 1 stopę. Określono to jako typowe pudełko przeprowadzkowe, opatrzone fabryczną etykietą z napisem szafa, czy też szafka. Jak mówił raport policyjny, z drugiej strony pudełka widniał odręczny napis szafka do przedpokoju. Wiadomo było, że mebel powstał w Illinois, ale nie mówiło to śledczym zbyt wiele. Podobnie jak fiolka z perfumami, która pozbawiona była jakichkolwiek napisów. Także lina nie była w żaden sposób charakterystyczna i nie wydawała się dawać nadziei na doprowadzenie do sprawcy. Ale z tym pudełkiem, którego zresztą wymiary budzą dyskusję, oficjalnie były takie, jak wam podałam, ale nie bardzo sobie mogę to wyobrazić. No ale no dobrze, do tego jeszcze może wrócimy. W każdym razie z tym pudełkiem było w ogóle więcej problemów. Jak wam już mówiłam, przede wszystkim ono nie miało prawa znaleźć się na tym polu.
Przynajmniej tak wydawało się na początku. Nie prowadziły do niego kompletnie żadne ślady. Nie dało się więc wytłumaczyć, jak ono się tam w ogóle znalazło. W końcu ktoś powiedział coś, co było jedynym sensownym rozwiązaniem, aczkolwiek niewiarygodnym. To ciało spadło z nieba w tym pudełku. Przecież nie było możliwe, żeby ktoś nim rzucił ze żwirowej drogi, w ten sposób umieszczając je w polu. To było wykluczone. Na dodatek pudełko musiało zostać podrzucone dokładnie tego dnia, kiedy Norman zajmował się pracą w kukurydzy. Ponieważ poprzedniego dnia, od samego rana, naprawdę bardzo mocno lało. Pudełko, gdyby leżało tam dłużej, byłoby kompletnie mokre. Być może nawet zupełnie by się rozlazło. Wszystko wskazywało na to, że niedawno je podrzucono, skoro było prawie całkiem suche. A to już kompletnie nie miało sensu, bo przecież Norman był na polu od samego rana. Gdyby ktoś podjechał tu samochodem albo taszczył to pudło, z pewnością by go zauważył. Gdyby było podrzucone w nocy, byłoby znów mokre. Na pewno nasiąkłoby przez wiele godzin. Musiało więc tu być stosunkowo niedługo. O co w tym wszystkim chodziło? Choć sądzono, że zidentyfikowanie kobiety rzuci nowe światło na całą sprawę, to niestety nie szło łatwo. Pozyskano co prawda odciski palców, jednak nic to nie dało. Kobieta najwyraźniej albo nie była nigdy notowana, albo nie trafiono na jej ślad, o ile kiedykolwiek popełniła jakieś przestępstwo, ale najprawdopodobniej po prostu nie. Nigdy nie była aresztowana. Na pewno nie pracowała również w służbach mundurowych, bo żołnierze czy na przykład policjanci pozostawiają w bazie swoje odciski palców. Sprawa stała się dość głośna. Dlatego nawet z odległych zakątków Stanów Zjednoczonych zjeżdżali ludzie, chcąc mieć pewność, czy znaleziona anonimowa kobieta nie jest ich bliską, której szukają. Niestety jednak nikt z nich nie znalazł swojej żony, mamy, siostry czy babci. Kobieta wciąż pozostawała niezidentyfikowana, chociaż historia jej życia mogłaby co nieco komuś powiedzieć. Chodziło o to, że blizny świadczyły o tym, że oprócz tego, że kobieta straciła piersi, nie miała również węzłów chłonnych pod pachami i niektórych mięśni klatki piersiowej. Przechodziła raka. To mogło oznaczać, że spory kawałek jej życia był bardzo charakterystyczny. Bliscy na pewno pamiętaliby taką walkę. A na przykład mąż, pielęgniarka czy lekarz być może nawet kojarzyliby układ blizn, które wtedy nie były dyskretne. Stanowiły niestety grube, charakterystyczne, widoczne ślady, układające się u każdego trochę inaczej i w specyficzny sposób. Uważano, że nawet jeżeli sam personel medyczny nie pamiętałby pacjentki, to na pewno pozostała dokumentacja szpitalna czy jakaś taka w gabinecie lekarskim lekarza prowadzącego. I gdyby było podejrzenie, że ta kobieta jest kimś konkretnym, to łatwo można byłoby to sprawdzić nawet bez badań DNA. Niestety jednak i ten trop zawiódł. Tak jak zdradzenie szczegółu, że kobieta pod ubraniem miała różową halkę w rozmiarze 40 marki Sleep Perfection, odciętą w talii, czyli powstała z tego taka koszulka na ramionczkach. Krótko mówiąc, kolejny dość charakterystyczny szczegół. Tak jak miękki pas do pończoch, który dokładnie opisano. Również nikomu nic nie powiedział. Kobieta na pewno pochodziła ze Stanów Zjednoczonych. Gdyby wyemigrowała kiedyś tutaj, jej tożsamość nie byłaby już tajemnicą. Pobrano by jej odciski palców. Dlaczego więc nikt jej nie rozpoznał, choć sprawa miała już w zasadzie ogólnokrajowy rozgłos? Policja wciąż starała się zrozumieć, skąd ta kobieta w ogóle wzięła się na tym polu. Jednak kiedy powiedziano o tym, że wygląda to wszystko tak, jakby spadła z nieba, mieszkańcy doznali olśnienia. Przecież nad tą okolicą w tamtym czasie latał helikopter. Wszystko wskazywało więc na to, że to z niego ktoś wyrzucił pudło. I wydawało się, że wreszcie to wszystko ma sens. Bo na pewno nikt pudełka nie przytaszczył, nie przyniósł, ani nie przywiózł samochodem. Nie wrzucił go też na pole z drogi. Helikopter dał się słyszeć z samego rana. Mieszkańcy byli pewni, że leciał z północnego wschodu, potem skręcił na południowy zachód i co ciekawe, już wtedy świadkowie zwrócili uwagę, że przez kilka sekund dziwnie wisiał nad ziemią,
w miejscu, w którym potem znaleziono pudełko. Teraz to zrozumieli. Z tymi obserwacjami zresztą na policję zgłosiły się 3 osoby, które wcześniej się ze sobą nie konsultowały i osobno podjęły decyzję, by przekazać te informacje detektywom. Krótko mówiąc, były bezpośrednimi świadkami każda z tych osób. I ta koncepcja wyjaśniałaby coś jeszcze. Mundurowi już wcześniej zorientowali się, że wokół miejsca, w którym znaleziono pudełko, jest jakiś dziwny krąg, który powstał przez charakterystyczne rozproszenie łodyg. Teraz było jasne, że to najwyraźniej prąd wznoszący helikopter nadłamał w ten sposób kukurydzę. No ja wam powiem, że co jak co, ale akurat w tym przypadku to prosiłoby się o koncepcję z UFO, no i moje serce złamane cierpi, że nikt na taki pomysł nie wpadł. A jeśli wpadł, to koncepcja niestety nie zyskała na popularności. Sniff, sniff. Najwyraźniej helikopter był bardziej przekonujący, zupełnie nie wiem dlaczego, i ostatecznie policja przyznała, że to jedyne rozwiązanie, do którego pasują wszystkie okoliczności i dowody. Tylko że zamiast przynieść odpowiedzi, skomplikowało to tylko sprawę, bo w zasadzie w tym rejonie kompletnie nie było precedensu. W ogóle niełatwo go było znaleźć w tamtych czasach w Stanach. Wówczas na terenach wiejskich mało kto miał helikopter, z którego ot tak po prostu mógłby korzystać. Owszem, wynajmowano go, czy to do celów rolniczych, czy zwiadowczych, prowadzono poszukiwania, ale to nie było tak jak samochód, czy nawet kombajn. Ktoś musiał mieć do niego łatwy dostęp. I to, że z niego skorzystał, nie mogło być w żaden sposób rzucające się w oczy, czy niezwykłe. I skąd przyleciał? Ile ktoś mógłby lecieć bez tankowania? Starano się zlokalizować ludzi mających do dyspozycji helikoptery w całej okolicy, ale nie trafiono na żaden ślad maszyny odpowiadającej opisowi przekazanemu przez świadków. No właśnie, w okolicy. A wydaje się niezbyt prawdopodobne, by kobieta była mieszkanką tego rejonu, bo przecież do tej pory ktoś już dawno by ją zidentyfikował. Na pewno nie była to osoba bezdomna, żyjąca gdzieś na marginesie społeczeństwa. Ponieważ uzyskiwała pomoc medyczną, na przykład stomatologiczną, leczyła się z powodu raka, również innych chorób, wiadomo więc było, że nie postępowała jak osoba wykluczona ze swojego środowiska. Wydawało się, że cały zestaw cech dość charakterystycznych jest bardzo sugestywny. Te wszystkie szczegóły medyczne związane z tekstyliami, oprócz tego wyrazisty kształt nosa, spore uszy, wszystko to powinno naprawdę wiele powiedzieć jej bliskim. Na podstawie tego opisu mogliby z łatwością skojarzyć, że to ta, a nie inna osoba. Przynajmniej wstępnie. Nie mówiąc już o tym, że zwrócono się także do dentystów z prośbą o zidentyfikowanie, że tak się wyrażę, szczęki. Ale i to się nie powiodło. Trzeba jednak mieć na uwadze, że dziś wszystko jest skomputeryzowane, doskonale działa internet, a wszelkiego rodzaju bazy medyczne czy kryminalistyczne są pełne informacji prostych i szybkich do zdobycia. Kiedyś było jednak zupełnie inaczej i samo porównywanie odcisków palców, poszukiwania dentysty, który leczyłby danego pacjenta, zupełnie nie wiadomo gdzie na dodatek, było niesamowicie trudne i czasochłonne. W wielu miejscach w kraju w latach 60. i 70. dokumentacja dentystyczna była prowadzona ręcznie, nie było w ogóle żadnych baz danych. Nie mówiąc już nawet o cyfrowych wynikach prześwietleń rentgenowskich. Zresztą fakt, że zęby wymagały jednak jeszcze trochę pracy, mógłby prowadzić do wniosku, że od dłuższego czasu dentysta jednak swojej klientki, czy też raczej pacjentki, nie widział. I tak oto wszelkie wysiłki zmierzające do rozwiązania sprawy, czy choćby identyfikacji ofiary, spełzły na niczym. Kobietę nazwano damą z pudełka w hrabstwie Benton. The Box Lady of Benton County. Ale w 2019 roku koroner hrabstwa Benton wraz z lekarzami medycyny sądowej z Centrum Identyfikacji Człowieka na Uniwersytecie w Indianapolis zdecydowali, że raz jeszcze należy podjąć wysiłki w celu wykrycia tożsamości kobiety, a być może nawet wreszcie ujęcia sprawcy odebrania jej życia. Dokonano ekshumacji. Przejrzano ponadto raz jeszcze wszystkie raporty, dokumenty, nawet papiery z domu pogrzebowego czy rachunki z 1976 roku związane z jej pochówkiem. Ale najważniejsze było badanie DNA. Sporządzono profil kobiety, odświeżono dokumentację dentystyczną.
Wszystko jednak prowadziło donikąd, choć teraz wszystkie dane można już było łatwo porównywać. Nie było jednak zgodności ani w kwestii DNA, ani też jeśli chodzi o cechy charakterystyczne szczęki. Tajemnicza kobieta pozostała więc znów niezidentyfikowana. I choć mieszkańcy nie mogli się z tym pogodzić, podobnie jak władze, a także eksperci medycyny sądowej, ta historia póki co pozostała zagadką i to naprawdę sporo. Zdumiewających kwestii jest tu dużo. Dziwi sam fakt umiejętności sprawcy lub jego pomocnika, który zdołał zmieścić kobietę do pudełka po szafce takich rozmiarów. I jak sprawił, że to tekturowe pudełko się nie rozleciało? W jaki sposób nim manewrował? Było to teoretycznie nierealne, choć niektórzy sugerują, że tak specyficzne przygięcie kobiety umożliwił fakt, że była poddana mastektomii. Nawet osoby komentujące tę sprawę przeprowadzały domowe testy, zafrapowane tym wszystkim, i kobiety przyznały, że faktycznie to właśnie biust uniemożliwia tak naprawdę przyjęcie takiej pozycji, która pozwalałaby wziąć pod uwagę wciśnięcie kogoś do takiego pudełka. Z drugiej jednak strony, jak przytomnie zauważają inni, wiele ciał udało się zmieścić w walizkach, więc tym bardziej ktoś silny, sprawny mógłby sobie poradzić, mając do dyspozycji takie pudełko. No z drugiej strony nie wiem, czy jest to aż tak przekonujące, bo owszem, pewnie, że ciała w walizkach to niestety nie rzadkość, ale też walizki są dużo bardziej wytrzymałe niż karton. Na dodatek zamykane, a papier się nie rozciąga, nie jest tak elastyczny. Prędzej się porwie niż podda. Do tego to pudełko było naprawdę małe. Zauważono także, że być może proporcje pudełka są podane niewłaściwie, bo wydaje się, że powinno to być raczej 3 do 2 i do 2, ale wyjściowo trzymałam się źródeł. Kolejną zagadką jest helikopter. Choć w tamtych czasach oczywiście latały już śmigłowce, to raczej były kojarzone z wojskiem, a te prywatne wciąż mimo wszystko były rzadkością. Zgadza się, że pilotów nie brakowało, mieli przecież doświadczenie z Wietnamu, ale trzeba by oprócz tego jeszcze mieć helikopter. A tego rodzaju maszyny poza wojskiem miały na przykład duże firmy, chociażby z branży przeciwpożarowej, czy już rzadziej rolniczej, ale zazwyczaj poza nimi maszynami tego rodzaju dysponowała zorganizowana przestępczość, którą stać byłoby na helikoptery i pilotów. Jeśli nikt go tu nie kojarzył, to sprawa się komplikowała, bo jak zauważają użytkownicy helikopterów, mogą one startować i lądować prawie z dowolnego miejsca. Podobnie można je niemal wszędzie zatankować czy naprawić. Na dodatek w tamtych czasach na pewno udałoby się przemieszczać helikopterem tak, by kontrola ruchu lotniczego nic o tym nie wiedziała. Przepisy nie były aż tak surowe. Wielu użytkowników helikopterów nawet nie wypełniało żadnej dokumentacji. Tak więc chociaż helikopter wydaje się być bardzo charakterystyczny dla tej sprawy, to ostatecznie do niczego nie doprowadził. Kolejne pytanie dotyczyło tego, w jaki sposób udało się nawet za pomocą helikoptera umieścić to pudło na polu, na którym pracował rolnik. Fakt, że pudełko zupełnie nie było zniszczone, nie porozdzierało się, nie popękało i to w żadnym miejscu, sugerowałoby, że ktoś musiał wysiąść z tego helikoptera i w miarę delikatnie wyjąć pudło. Przecież to jednak było absurdalne. Musiało więc być raczej wyrzucone z pokładu. Może dewastacje pudełka w jakimś stopniu powstrzymały liny i taśma, ale mimo to maszyna musiałaby znajdować się bardzo blisko ziemi. Jak to możliwe, że rolnik tego nie zauważył? A co ciekawe, to wcale nie on był świadkiem, który w ogóle zauważył helikopter, bo mówiły o nim 3 inne osoby. Ale oczywiście można przyjąć, że pole było rozległe, a rolnik akurat był w takiej jego części i odwrócony na przykład tyłem czy bokiem do helikoptera, że zwyczajnie nie zarejestrował wzrokiem jego manewrów. A jeśli chodzi o słuch, to przecież pracował kombajn. Może to jest wyjaśnienie? Następną zagadkę stanowi to, co stało się z ciałem od momentu śmierci kobiety do porzucenia jej w kukurydze. A musiało się dziać coś nietypowego, skoro po ponad tygodniu jej ciało było w całkiem dobrym stanie. Czy więc ktoś przetrzymywał ją w jakimś chłodnym miejscu, czy przez jakiś czas nie wiedział, co z nią zrobić? Nie miał dostępu do helikoptera?
to kazałoby się zastanowić, czy to była mafia, czy w ogóle jakaś zorganizowana przestępczość, która raczej nie przetrzymuje ciał 10 dni. Ma swoje sposoby i miejsca na szybkie pozbywanie się takowych. No ale przede wszystkim, kim mogła być ta kobieta i kto zrobił jej krzywdę? Na to pytanie, jak już wiecie, nie znaleziono odpowiedzi, ale spekulowano, że być może mogła być pośrednikiem w handlu nieruchomościami. I ktoś napadł na nią w domu, który był przygotowany do wyprowadzki właścicieli. Lub ewentualnie nowi zaczęli się tam wprowadzać. Skąd ten pomysł? O tym świadczyłyby specyficzne folie używane do przenoszenia dywanów, pudło po szafce i linki, którymi obwiązuje się pakunki w trakcie transportu. Te napisy dotyczące umiejscowienia szafki też świadczyły o tym, że właśnie trwało jakieś meblowanie. Ktoś, kto napadł na kobietę, być może w pustym chwilowo domu, wykorzystał po prostu to, co było pod ręką. Być może zaatakował pod wpływem emocji, chwili i nie był do końca przygotowany na pozbycie się ciała, więc improwizował. Mógłby nie zwrócić niczyjej uwagi, ponieważ jeżeli istotnie ktoś się wyprowadzał na przykład z domu, to fakt, że z budynku wynoszono tego rodzaju pakunek, nie zrobiłby na nikim żadnego wrażenia. Sąsiedzi uznaliby to za naturalne, szczególnie gdyby pudło trafiło na przykład do pojazdu ułatwiającego przeprowadzki. Jeden z uczestników forum na Reddicie wstępnie zaproponował nawet, że mogłoby chodzić o Ruth Martin, 51-letnią agentkę nieruchomości widzianą ostatnio 2 czerwca 1976 roku w jej domu w Lincoln w stanie Illinois, a zauważcie, że pudło pochodziło z Illinois. Autor tego wątku podnosi, że władze znalazły na podłodze i bramie, z tego co rozumiem, garażowej, krew typu A i kulę kalibru 22. To był garaż przydomowy, a tych odkryć dokonano po tym, gdy kobieta zniknęła. Najprawdopodobniej motywem było to, że pani Martin miała zeznawać przeciwko przestępcy, który usunął również innych świadków. Jeszcze 2 osoby. Ale co szokujące, pozbawił je życia, by nie potwierdziły, że został przyłapany na kradzieży steków, które piekły się przed sklepem, czy też smażyły, nie wiem. Co prawda ciała pani Martin nie odnaleziono, ale detektywi i tak przez 10-lecia byli przekonani, że pozbawił ją życia Russell Smereker. Nie mieli pojęcia jednak, gdzie ukrył ciało, choć prowadzono intensywne poszukiwania. Dopiero wiele, wiele lat później, na łożu śmierci, zresztą w więzieniu, Russell przyznał się do odebrania życia zarówno Ruth, jak i 2 innym osobom, dzięki czemu miał nadzieję uniknąć kary za drobne kradzieże. Oświadczył jednak, że zakopał Ruth na budowie autostrady międzystanowej numer 55, późno w nocy i od razu w dniu jej zaginięcia. Problem tylko w tym, że pomimo iż przeszukano wskazane przez niego miejsca wzdłuż autostrady, nie udało się odnaleźć pani Martin. Albo więc więzień kłamał, wymyślił to, by zyskać trochę zainteresowania i rozrywki w tych ostatnich dniach swojego życia, choć przypuszcza się, że może tak też być dlatego, iż jakiś czas upłynął od ataku. Pochówek odbył się zresztą późną nocą. Sprawca najprawdopodobniej mógł przez to nie widzieć dokładnie miejsca, w którym ukrył ciało. Ten mężczyzna jednak nie został skazany wcale za odebranie życia Ruth, choć tego rodzaju wyroki zapadają pomimo braku ciała, ale za atak na rodzinę Fry. Wpadł ze strzelbą do właściciela sklepu z przynętami w Lincoln, Jaya i jego ciężarnej żony Robin. Jane, kierownik sklepu, miał zeznawać przeciwko Russellowi właśnie w kwestii tych 3 steków ukradzionych sprzed sklepu. Pani Martin była na parkingu, gdy pracownicy sklepu skonfrontowali się z Russellem, stekowym skrytożercą. Dlatego również miała zeznawać jako świadek. Nie zdążyła. Autor wątku co prawda uważa, że w polu kukurydzy mogła wylądować Ruth, ale mnie się nie wydaje. Nic mi tu nie wskazuje na to, by Russell dysponował jakimś helikopterem, jeśli już to raczej samochodem, i nie wydaje mi się też, by jakieś takie wyrafinowanie i spryt leżały w jego naturze. Z drugiej jednak strony tropów jest więcej niż ten, który podrzucił Russell, ponieważ policja przeszukiwała później m.in. posesję kościoła luterańskiego w okolicy oraz pobliski park.
Pies tropiący co prawda złapał jakiś trop na terenie kościoła, ale nie doprowadziło to do znalezienia ciała Ruth. Tak więc wynika z tego, że tak naprawdę nie wiadomo, gdzie ona jest. Ale od razu tutaj podkreślę, że damy z pudełka oficjalnie absolutnie z panią Martin nie utożsamiano. Policja nie badała tego tropu. Nie jest to żadne oficjalne powiązanie. Chodzi mi tutaj raczej o to, że jest sporo spraw nie do końca rozwiązanych, tak jak ta, które być może warto byłoby sprawdzić pod tym kątem. Co prawda sprawca się przyznał, ale ciała nie odnaleziono. Czy więc to, aby na pewno on? Policja jest przekonana, że tak. Też tak myślę, ale w sumie kto wie. To tylko taka próbka, ale być może faktycznie, gdyby dowiedzieć się, jak wyglądały i jaką miały historię medyczną kobiety w wieku średnim, które zniknęły w tamtym czasie, to być może doprowadziłoby to do czegoś. Ale są też inne spekulacje. Śledczy, zarówno zawodowi, jak i kanapowi, doszli do wniosku, że być może wszystkie te zdarzenia były związane z przemocą domową. Skoro komuś udało się zamydlić oczy wszystkich bliskich tak, że nikt nie zgłosił się po ciało. A mogłoby się to wydarzyć tylko wówczas, gdyby na przykład małżonek pozbył się kobiety, mówiąc wszystkim, że go opuściła, uciekła, a rodzina uwierzyłaby w to. Poczekałby jakiś czas i poleciał helikopterem na nieco odludne i odległe tereny. Można by nawet wstępnie wysnuć teorię na temat motywu takiego działania, ponieważ wiele wskazywałoby na to, że kobieta postanowiła się wyprowadzić. Być może miało to związek z rozwodem i właśnie trwała przeprowadzka, której partner nie zaakceptował. No ale trzeba byłoby przyznać, że fantazję to by miało graniczącą z szaleństwem. Bo przecież ciało mógł tak naprawdę ukryć gdziekolwiek w odludnym, odległym miejscu, jak słusznie zresztą zauważają komentatorzy. Przecież miał milion opcji poza helikopterem i polem kukurydzy. Możliwe jednak, że miało to być sprytne posunięcie, bo ktoś, kto zrzucił pudełko, liczył na to, że rolnik zwyczajnie go nie zauważy i doszczętnie zniszczy kombajnem, eliminując absolutnie wszystkie dowody. Identyfikacja już nigdy nie byłaby możliwa. I mało brakowało, a tak by się stało. I mimo, że nie doszło do tego, to i tak plan okazał się diabelnie sprytny. Kolejne przeglądanie dokumentów sprawy przez pokolenia detektywów przynosiły efekty w postaci tego, że coraz to nowe media brały na cel inne szczegóły tej sprawy. Na przykład zwracano uwagę na to, że kobieta mogła być w wieku 50, 51, ale również 65 lat. Na pewno miała jasno-brązowe włosy, które jednak posiwiały, brązowe oczy i wydaje się, że mogła mieć tendencję do worków pod oczami, zadarty charakterystyczny nos i duże uszy. Jej twarz była dość gładka, nieskalana bliznami czy śladami po trądziku. Nie miała makijażu. Jej paznokcie były krótko obcięte i postrzępione, ale na jej dłoniach znajdowały się również specyficzne odciski. Początkowo nie zwrócono na to uwagi, ale potem stwierdzono, że warto o tym mówić, bo takie odciski wynikają zwykle z powtarzających się w życiu danej osoby czynności uciskowych, takich jak na przykład gra na instrumencie. Ale niekoniecznie. Dama z pudełka, być może w pracy czy w domu, wykonywała bardzo często powtarzalne ruchy, co w połączeniu z postrzępionymi paznokciami, jak czytamy w mediach, prowadzi wielu badaczy do przekonania, że była na przykład pokojówką lub sprzątaczką, co również miałoby sens w kontekście przeprowadzki. Być może ktoś napadł ją, gdy sprzątała dom, który ktoś opuszczał, lub taki, do którego powoli się wprowadzano. Czy mogło chodzić na przykład o pokój hotelowy, który był na nowo urządzany? W takim przypadku ta garsonka czy też garnitur byłby po prostu strojem służbowym, uniformem. Ale z drugiej strony oczywiście niekoniecznie, bo gdyby tak było, pewnie wyhaftowane byłoby tam jakieś logo czy nawet nazwisko. Chyba, że to znajdowało się na przypince, którą sprawca odpiął. No i pasowałoby też to zamrożenie ciała na pewien czas. W jakimś hotelu, kurorcie, jakimś ośrodku turystycznym na pewno byłaby duża zamrażarka. Z czasem trochę podupadła ta teoria z helikopterem, ponieważ znalazł się świadek, dokładnie kobieta,
która oświadczyła, że tamtego ranka została zatrzymana przez mężczyznę, który poprosił o wskazówki dotyczące trasy 231. Udzieliła mu ich. Wszystko wskazywało na to, że droga, którą zamierzał obrać ten człowiek, prowadziła do farmy Normana. Ale ten mężczyzna zrobił coś szczególnego. Udał się, tak jakby pokazowo, w przeciwnym kierunku niż wskazała mu kobieta. Tak jakby chciał ją zmylić, że jednak namyślił się i nie tam się wybiera. Można byłoby przypuszczać, że gdyby się oddaliła, pojechałby właśnie na farmę, w stronę pola kukurydzy. Ale jest też artykuł, który opowiada tę historię trochę inaczej, mianowicie ten człowiek był pieszo. Zapytał o wskazówki i odbiegł w innym kierunku niż wskazała kobieta, w przeciwnym niż znajdowała się farma Normana i można byłoby to interpretować tak, że gdzieś tam miał schowany samochód. I najpierw udał się do niego, a dopiero później na pole kukurydzy. Być może niekoniecznie chodziło mu akurat o pole Normana. Bardziej interesowało go to, jak przebiegają tutaj drogi i gdzie można spodziewać się pól. Zastanawiano się, jak to byłoby możliwe, że kobieta zniknęła i nikt nie zgłosił jej zaginięcia. Mówiliśmy już o tym, że być może ktoś z jej bliskich przekonałby rodzinę, że uciekła, odeszła, ale możliwe też, że była po prostu samotna i pochodziła z jakiegoś dużego miasta, gdzie ludzie są bardziej anonimowi. Wiadomo, w małej społeczności każde zniknięcie to sensacja, wiąże się to z ogromnym szumem. W mieście ludzie nawet mogliby to zupełnie przeoczyć. Ale przyjmijmy, że była to jakaś niechciana już żona, ewentualnie wykorzystana pomoc domowa, której ktoś chciał się pozbyć. Może pokojówka albo agentka nieruchomości. Wydaje się, że podpadła komuś naprawdę bogatemu lub ustawionemu, albo pracującemu w prestiżowej firmie. Oszacowano, że helikopter biało-złoty Jet Ranger Bell z 1976 roku wtedy kosztował około 160 tysięcy dolarów. Obecnie około 800 tysięcy dolarów. Nie każdego stać na taką inwestycję. Ale co ciekawe, w 2022 roku koroner hrabstwa Benton oświadczył, że najprawdopodobniej ten helikopter wcale nie musiał być tu znaczący. Niekoniecznie wiązał się z tą sprawą. Jak więc pudełko dostało się na pole, nie wiadomo. Jak pamiętacie, w czerwcu 2019 roku, więc wcale nie tak dawno, dokonano ekshumacji damy z pudełka, czy kobiety z pudełka. Trwało to 8 godzin, ciało jednak udało się odzyskać w drewnianej trumnie. To może przesadziłam, bo ona już dawno się rozleciała, ale w każdym razie szczątki odnaleziono. Dzięki temu udało się zgromadzić sporo nowych informacji i dowodów. A to oznacza, że wciąż jest szansa na rozwiązanie tej sprawy. Jedną z tych szans są badania genealogiczne. Od razu chciano je przeprowadzić, ale koszt to około 5 tysięcy dolarów. Trzeba było zdobyć pieniądze. Udało się to jednak. Projekt DNA Doe zajął się tą sprawą, pieniądze się znalazły i będzie ona badana, gdy nadejdzie jej kolej. Ale nie mogę tu nie wspomnieć o tym, że był trop, który wydawał się wreszcie prowadzić do rozwiązania zagadki. Przez chwilę uważano, że panią z pudełka na polu kukurydzy jest Mary Miller, której zniknięcie zgłoszono 5 marca 1972 roku w stanie Missouri. Kobieta mieszkała we Frontenac razem ze swoim mężem, choć była w trakcie rozwodu. Wydawała się przypominać naszą Jane Doe. Przynajmniej, mniej więcej, bo niektórzy uważają, że nie do końca. No mimo to uważano, że Mary Miller może pasować. Przeszła mastektomię. Długo leczyła się na raka. Wydaje się, że miała również podobne ubranie. Ostatecznie jednak okazało się, że to nie ona. Przy okazji wyszło na jaw, że policja tak naprawdę się nie poddała i jednak porównywała opisy osób zaginionych w tamtym czasie z charakterystyką pani z pudełka. Tyle tylko, że ten konkretny, specyficzny, charakterystyczny zestaw szczegółów, cech nie dotyczył żadnej z tych zaginionych osób. Nawet z tą mastektomią takiego rodzaju było trudno. W zasadzie jedyna osoba odpowiadająca opisowi zniknęła w 2019 roku, więc oczywiście nie mogła być tą naszą Jane Doe. Krótko mówiąc, wszystko wskazuje na to, że nikt nigdy nie zgłosił zaginięcia Box Lady. Obecnie uważa się, że raczej nikt się już nie zgłosi.
liczy się tylko na DNA i genealogię, ponieważ opis kobiety był niesamowicie szczegółowy, bardzo zindywidualizowany. Gdyby ktokolwiek znał tę kobietę, już by o niej usłyszał i dawno by skojarzył, że to ona. A czas mija, pamięć ludzka jest zawodna, szczegóły zacierają się w niej. Jest bardzo niewielkie prawdopodobieństwo, że ktoś dziś przypomni sobie coś, czego nie pamiętał wiele, wiele lat temu. Moi kochani, jestem bardzo ciekawa, czy wierzycie w to, że ta sprawa się rozwiąże. Dlaczego nikt nie zgłosił zniknięcia tej kobiety? Kim ona była? Czy waszym zdaniem helikopter odegrał rolę w tej sprawie? A jeżeli nie, to jak to ciało dostało się na pole? Jak to możliwe, że tak szczegółowy opis nie sprawił, iż ktoś skojarzył tę zaginioną kobietę z kimś, kogo brakuje w jego społeczności? Wydaje się to wręcz nierealne. Czym to tłumaczyć? Moi kochani, czekam już na wasze komentarze. Dziękuję, że byliście tu dzisiaj ze mną. Zapraszam was także na mój drugi kanał, Szeptanki True Mysteries, gdzie na przykład dwa odcinki, myślę, że bardzo ciekawe, na temat polskich duchów, które nawiedziły bardzo praktycznych, sceptycznych, konkretnych gospodarzy. Spróbujcie wyjaśnić te zagadki i dajcie znać, co myślicie. Tymczasem zostawiajcie już, kochani, subskrypcje, łapki w górę, komentarze, buziaki i pa, pa.